jarocińskim rynku strażacy i lokalne władze rozłożyły wąż z wodą, który miał chłodzić mieszkańców w ten upalny dzień. Niestety, jak mieszkańcy twierdzą, woda z niego leciała tylko przez niecałą godzinę. Na wodę fotomontaż to jest tylko. No, no. Ale no. Długo leciała? Ja tam leciało może z pół godziny i nic więcej. I przed chwilą zakręcili. W zeszłym roku w Proszewie to jak puścili rano, to dopiero zakręcili, mówię, wieczorem, nie? No. A tu co? Na pokaz zrobili, żeby może tam samochody nie przyjeżdżały, ani nie parkowały, bo nowe węże są, nie? To może te nowe węże chcieli sprawdzić, nie? Właśnie mówiłam do męża, że już wyłączona chyba jest i może mówię po południu włączą znowu dalej, nie? Ale takie coś dla dzieci naprawdę. Mieszkańcy sądzą, że to jednorazowa akcja promocyjna burmistrza, która trwała... No, myślę chyba, też tak myślę, ale to by mogło być na dłużej, na takie upały, naprawdę. A jak państwo w ogóle walczą z upałami? Jakie państwo mają metody? Jedynie siedzenie w domu, bo jest chłodniej. Chłodniej jest i tak dalej. No. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak działają inne miejsca, z których można by ewentualnie uzyskać trochę zimnej wody. No i niestety jest ozdobny hydrant, ale podejrzewam, że małe dziecko miałoby problem z wyciśnięciem z niego chociażby kropli wody, ponieważ ja nawet mam z tym problem. Coś tutaj nie działa. Mieszkańcy zgodnie twierdzą, że woda z tego węża leciała zbyt krótko. Zapewne mają rację. Widocznie Jarocin nie jest miastem, który sprzyja spędzaniu wolnego czasu na rynku w trakcie upału. W przeciwieństwie do innych miast, jak na przykład Krotoszyn czy Gostyń.